Joanna Wyrostek, zapraszam na rozmowę tygodnia. Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Klucha z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z naszego miasta. Witam. Dzień dobry. Zaczniemy od naszego miasta, dokładnie od tego, co teraz się w nim dzieje, a mam na myśli sprzątanie, takie sprzątanie po lecie. Jest dużo liści w naszym mieście, na szczęście mamy parki, są drzewa również przy głównych drogach. No ale coś z tymi liśćmi trzeba robić, trzeba je sprzątać. Jak sobie z tym poradzić? Przychodzi nam z pomocą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Tak, zorganizowaliśmy już na wiosnę taką akcję zbiórki trawy skoszonej, ale także liści. No i teraz właśnie sezon aktualnie na liście. Prowadzimy tą zbiórkę w ten sposób, że na bazie przedsiębiorstwa na ulicy Łąkowej 13 jest ustawiony specjalny kontener. Tam nawet ostatnio zorganizowaliśmy takie oznakowanie, żeby można było... Przypomnijmy Państwu, Łąkowa 13. Bez problemu trafić do tego kontenera. I tam można wrzucać, tak jak mówiłem, skoszoną trawę, ale teraz aktualnie liście. I z tego, co obserwuję, no to jest bardzo duże zainteresowanie. Czyli to jest tak, ale jeszcze... każdy z mieszkańców, jeżeli posprząta swoje podwórko, może te liście zebrać w worki i tam przywieźć? Tak. Bezpłatnie to wszystko jest? Tak, tam jest akurat bezpłatnie. Można po prostu przywieźć liście, można wysypać z worka, zabrać sobie ten worek lub ewentualnie obok kontenera stoi specjalny pojemnik, do którego te worki można też wrzucić. Jeżeli ktoś na przykład z miasta by miał bliżej na składowisko odpadów w Korczowie, to też tego typu trawę, liście, tego typu odpady można bezpłatnie dowieźć na składowisko, tam też jest ustawiony specjalny kontener. Mieszkańcy z Puszczy oznakowany. Mają tam bliżej, tak, prawda? Tak, tak. I część mieszkańców akurat korzysta z tamtego miejsca. Dodatkowo mamy taką usługę, jeżeli komuś po prostu nie chce się wozić i po prostu no, nie chce angażować swojego czasu, ma możliwość zakupienia u nas takiego specjalnego worka brązowego na liście trawę. I on kosztuje 5 zł. Można do nas zgłosić odbiór, my przyjedziemy, zabierzemy. To jest taka sezonowa zbiórka, prawda? Bo nie cały rok zbieramy liście i też trawa nie jest cały czas koszona. Już od wielu lat w naszym mieście przez cały rok prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Ja chciałam zapytać przy okazji, jak to wygląda? Czy my jako mieszkańcy już się wdrożyliśmy do tego, że trzeba oddzielnie butelki szklane, oddzielnie butelki plastikowe i inne śmieci? Jak to wygląda? To znaczy, to jest akurat bardzo szeroki temat, jeśli chodzi o selektywną zbiórkę, ale ja zachęcam oczywiście mieszkańców do jak największego zaangażowania w tą naszą akcję. Angażujemy się? Jak to wygląda to z perspektywy kilku lat? To znaczy, na pewno jest dużo, dużo, dużo lepiej niż było ileś lat temu, parę lat temu, ale często zwracam uwagę, patrzę do kontenerów, co tam jest jeszcze w środku, do tych kontenerów na odpady zmieszane. Są niespodzianki typu właśnie makulatura, szkło opakowaniowe, butelki plastikowe często się tam zdarzają, prawda? Także no zachęcam mieszkańców, żeby te odpady, które faktycznie można w inny sposób gdzieś tam posegregować, przekazać, no to zachęcam do tego, żeby... Są specjalne worki na to, prawda? Państwo tak, dostajecie do domów takie... To znaczy na posesjach są specjalne worki na tworzywa sztuczne razem z metalem, szkło opakowaniowe i butelki plastikowe. Pod blokami stoją pojemniki specjalne też na te, na te opakowania. Taka ciekawostka. Ostatnio będziemy wprowadzać zbiórkę dodatkową, taką zbiórkę tych odpadów typu Tetra Pak. Czyli po sokach, po mleku na przykład. Czyli to są takie opakowania, takie te śliskie, których się nie... Te opakowania, które są złożone z kilku warstw, czyli na przykład, nie wiem, tam makulatura z zewnątrz, w środku jest aluminium, folia. Te opakowania, no jesteśmy zobowiązani zbierać, prawda, od praktycznie przyszłego roku, no ale zaczniemy pewnie wcześniej. Jeszcze jeśli chodzi o selektywną zbiórkę odpadów, no to tak, oprócz tych odpadów, o których powiedziałem, opakowaniowych, szkło, plastik, makulatura, no zachęcam do selektywnej zbiórki na przykład zużytych, przeterminowanych lekarstw, które można bezpłatnie... Nie wolno wrzucać na śmietnik takich do pojemników, do kontenerów nie wolno tego wrzucać. Można bezpłatnie przekazać do
aptek. We wszystkich aptekach Biłgoraju stoją specjalne pojemniki i tam tego typu przeterminowane lekarstwa można oddać. Jeśli chodzi o baterie na przykład. No właśnie, co możemy zrobić u nas w naszym mieście z niepotrzebnym sprzętem elektronicznym, co z bateriami, żeby nie wyrzucać tego do śmietników? Jeśli chodzi o baterie, to najprościej przekazać to dzieciom, bo we wszystkich szkołach, we wszystkich przedszkolach stoją specjalne pojemniki. I z tego co wiem, no to tam jeszcze są jakieś profity dla tych dzieci, nie wiem, nauczyciele to promują, ale można też dostarczyć do naszego przedsiębiorstwa, też w siedzibie spółki ustawione są pojemniki na baterie. Oczywiście na bazie PGK na Łąkowej jest punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i też można dowieźć, nie wiem, starą lodówkę, tam telewizor i tego typu inny sprzęt. Wszystko, co jest na baterię lub na prąd. Oczywiście zachęcam do takiego gospodarowania takimi odpadami. Jeżeli coś jest jeszcze sprawne technicznie lub nadaje się do wykorzystania, to przekazać komuś, kto potrzebuje takiego sprzętu, kto na przykład nie ma telewizora, a chętnie z takiej pomocy by skorzystał. Podobnie jest z meblami. Jeżeli ktoś ma dobre meble, miałby komu przekazać, to lepiej przekazać osobie potrzebującej niż wystawiać czy tam wyrzucać. Kiedy nie ma takiej potrzeby jeszcze, prawda? Powiedzmy może jeszcze, przypomnijmy właściwie, bo mówiliśmy o tych wieściach biłgorajskich. Najbliższa taka akcja, zbiórka, co to będzie, gdzie, co można tam przynieść, czego się pozbyć? To znaczy, jeśli chodzi o najbliższe akcje, to najbliższą akcję, którą organizujemy, będzie zbiórka zużytych opon. To nie jest ta akcja organizowana, nie wiem, bardzo często. Organizowaliśmy ją chyba 2 lata temu. Także bardzo zachęcam do wzięcia udziału w tej akcji i pozbycia się tych zużytych opon. Zbieramy opony wszystkie, ciągnikowe, samochodów ciężarowych, osobowe, z rowerów, z motorowerów, również dętki. W godzinach od 7 do 20 na bazie PGK na Łąkowej i na składowisku od 7 do 15. To jest w terminie od 22 do 27 października. Czyli w najbliższym tygodniu, cały najbliższy tydzień. Tak, od poniedziałku do soboty. Także bardzo zachęcam, jest okazja, można się tego pozbyć. Bezpłatnie, przypominam. Bezpłatnie, tak. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Andrzej Klucha z Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Do widzenia. Dziękuję bardzo.